Nie wiem, czy tutaj są studenci seminarium, gdyśmy studiowali razem Księgę Daniela w latach 80. O, jest jeden. Tam studiowaliśmy ten 11 rozdział, zakładając na podstawie zrozumienia, jak historia powinna się toczyć. A w następnym roku, gdy znowu przyszła grupa i studiowaliśmy, to, cośmy zakładali, to już było spełnione proroctwo. I mówimy, a teraz gdzie? Wszystko wskazuje, że dalej. Było fascynujące. Poprzez te wszystkie wywrotki, które działy się w całym świecie. I w świecie religijno, również ateistycznym. Bo tu chcę powiedzieć, król południa jest, skoro nie chce znać Boga prawdziwego, jest utożsamiany z systemem ateistycznym. Ateizm to nie jest brak wiary w Boga. Ateiści są ludźmi wierzącymi tylko w swoich bogów. A jak już nie mają swoich bożków, to mają siebie jako bożki. Oni zrobią wszystko, żeby zamiast dnia dziękczynienia za plony zrobić dożynki i wójtowi podziękować. Ale nie Bogu. Absolutnie nie. Ateizm to jest religia w najczystszej formie pogańska. Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem i wtedy chodziliśmy na procesję. Wyobrażacie sobie mnie z koszyczkiem, jak sypałem kwiatki i śpiewaliśmy pieśni, tak? Nie było, dziewcząt było za mało. Wojna wybiła, a więc chłopcy zostali. W każdym razie to było na Zielone Świątki. To było jakąś procesję w obrębach murów kościoła, wałów. A 1 maja i 22 maja tośmy szli też na procesję, tylko innych świętych nosiliśmy, inne pieśni śpiewaliśmy, innym zawdzięczaliśmy i krzyczeli, kto tam jeszcze wiecznie żywy jest. Moi drodzy, to jest czysto pogańska religia, ateizm. Jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy w Boga, to niech określi, w jakiego Boga nie wierzy. Bo w jakiegoś każdy wierzy. Rozdział 1 i wiersz 1. W pierwszym roku Dariusza, Meda, powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Tak się rozpoczyna rozdział. Kto mówi? Proszę? Daniel chronił Dariusza Meda? Aha. Gabriel. Bo skończył nam się 10 rozdział i myślimy, że znowu się od narracji rozpocznie rozdział 11. 10 rozdział to jest wprowadzenie do 11 i ten Gabriel, który rozmawia z Danielem, mówi: w pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go. Pamiętacie, kiedy to było? To jest 6 rozdział. Dariusz był zagrożony. Dariuszowi powiedziano, abyś wiedział, że prawo Medów i Persów jest nieodwracalne. Oni wiedzieli, że główne skrzypce w tej koalicji już Cyrus gra. Dariusz, nie wiemy jeszcze, jakie niebezpieczeństwa groziły mu, ale ten anioł Gabriel mówi: ja w pierwszym roku jego panowania powstałem, by dodać mu siły i ochronić go. Jak on się wstawia za Danielem, jak on szuka rozwiązań, pod czyim to jest wpływem? Dariusz sobie to wymyślił? Gabriel mówi: nie, to był mój wpływ na umysł Dariusza. Mamy dalszy ciąg tego, o czym dzisiaj przed południem rozmawialiśmy. Teraz oznajmię ci prawdę. Jeszcze 3 królowie powstaną w Persji, lecz 4
zdobędzie większe bogactwo niż wszyscy, a gdy się wzmocni dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Gdzie jesteśmy historycznie w tym miejscu? Bo zapowiada, jeszcze trzej królowie powstaną, a więc musimy znać imię tego, który jest, od którego jeszcze tych trzech i później jeszcze jeden będą odliczeni. Kto jest królem tutaj, w tym czasie? Jak Daniel ma wizję 10-11 rozdziału? Cyrus. Bo to w pierwszym roku Cyrusa ma to widzenie, prawda? I teraz słyszy, nie mylmy z tym, co o Dariuszu jest powiedziane. To jest powiedziane o pewnej akcji, którą podjął, pewnym działaniu, które przedsięwziął Gabriel, aby pomóc Dariuszowi Medowi. Ale historycznie jesteśmy w pierwszym roku Cyrusa. Jest powiedziane, będą jeszcze trzej królowie. Czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy, gdy wzmocni się dzięki swoim bogactwom, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. Popatrzmy na tych wspomnianych królów perskich. Po Cyrusie jest Kambyzes, później bardzo krótko Bardeja, samozwaniec, później jest Dariusz, to już nie jest Med, tylko perski Dariusz. Jest Dariusz, który wydał dekret, w zasadzie wydał, odnalazł dekret Cyrusa w 519 roku i mogli Izraelici budować dalej świątynię. To było tych trzech i dalej jest powiedziane, a czwarty będzie miał wielkie bogactwa i gdy się wzmocni, poruszy wszystkich przeciwko państwu greckiemu. To jest Ahaszwarosz. To jest z księgi Estery ten król. Pamiętacie? Dariusz Med, gdy był, to miał 120 krain. Ten miał 127. Ten urządzał libacje i uczty, które trwały miesiącami. Bardzo bogaty. I historia sprawozdaje, że dzięki podbojom bardzo ten potencjał ekonomiczny Persji wzmocniony został. I zachciało mu się Grecji. A więc w 490 roku pod Maratonem rozgrywa się walka. I Grecy odpierają ten atak Persów. Później pod Salaminą, 10 lat później, najpierw w tym wąwozie Termopile, w Grecji, jak pojedziemy z południa do Macedonii, to tam zobaczymy po drodze upamiętnienie tej cieśniny Termopile. To jest wspaniały pomnik greckiego wojownika. Tam zdrada spowodowała, że Grecy musieli się jakoś ratować. Ale gdy ta akcja została odparta, wtedy Persowie uderzyli pod Salaminą i 29 września 480 roku przed Chrystusem doznali sromotnej porażki. Xerxes walczył z nimi, ale nic nie wskórał. Ale Grecy mu tego nigdy i tego nigdy Persom nie zapomnieli. Zobaczymy, jak toczy się dalej historia. Powstanie bohaterski król. A więc od Cyrusa jest powiedziane, że będzie trzech i jeszcze jeden i on wzburzy wszystkich przeciwko Grekom. Nawet o efektach tam nie jest powiedziane tej walki, ale historia to dokumentuje. Powstanie bohaterski król i będzie miał wielką władzę, będzie czynił, co zechce, a gdy powstanie, rozpadnie się jego królestwo, będzie rozdzielone między cztery strony świata, lecz nie między jego potomków. Nie będzie miało takiej mocy, jaką on władał, gdyż jego królestwo będzie rozbite, przypadnie innym z pominięciem tamtych. Co to za wydarzenia?
Co to jest za potęga? O co tutaj chodzi? W drugim rozdziale były biodra z miedzi. To była Grecja. W ósmym rozdziale to był Aleksander Macedoński, prawda? Ten mały róg, przepraszam, ten wielki róg, który się złamał. I gdy się złamał, to cztery, ale już nie miały takiej mocy, nie miały takiej siły. To samo przedstawione jest w jedenastym rozdziale. Zasygnalizowanie tylko Persów, którzy atakują Greków i zaraz jest przerzucenie na drugą stronę. Powstanie potężny król. Już o Persach nie ma dalej mowy w ogóle. I to jest zaskakujące. Czterej generałowie, Kasander, Lisymach, Seleukos i Ptolomeusz dzielą się połaciami, które zawojował Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński. Próbowałem to jakoś sobie wyrysować. Mnie to pomaga. Nie wiem, czy wam, bo dzisiaj i jutro będziemy mieli dużo takich wykresów. Zawsze, gdy mam wykład już na ten temat, to później wracam do domu i siedzę, bo podczas wykładu widzę, że coś mogło być lepiej dopracowane. A więc tutaj mamy Cyrusa, wtedy Daniel ma wizję. Trzech królów jeszcze będzie, Kambyzes, Bardeja i Dariusz. Czwarty podejmie działania przeciwko Grekom i później powstanie potężny król, czyli już Grecy. A przecież po Xerxesie w Persji panowali potężni królowie. Artaxerxes I, Dariusz II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arses, Dariusz III, Dariusz Magnus Wielki. Niewspomniani w ogóle, pominięci. Gdyśmy mówili o tych cechach charakterystycznych, tych proroctw XI rozdziału, to zwracaliśmy uwagę, że historia tutaj pokazana nie koncentruje się na wydarzeniach historii powszechnej. Koncentruje się na wydarzeniach, które będą miały wpływ na losy ludu Bożego. Persowie wydali wolnościowe dekrety. Grecy wychodzą na widownię i oni będą kształtować. Zdaje się, że zatrą te różnice między królami północy i południa, ale po śmierci Aleksandra Macedońskiego dzieli się imperium na cztery strony, a później okazuje się, za chwilę to zobaczymy na wykresie, jak doszło, że zostało z tych czterech diadochów tylko dwóch. A więc tu mamy wiersz drugi, tu mamy wiersze trzeci i czwarty. Aleksander Macedoński od 334 roku, bitwa nad Granikiem, aż do 331 roku, kiedy armia Dariusza Persa pod Gaugamelą zostanie rozbita w pył. I aż do śmierci Aleksandra Macedońskiego, rok 323, kiedy Aleksander, mając 32 lata, zdobył wszystkie tereny aż po granice Indii. Mówiliśmy o tym, szlak jego możemy dzisiaj prześledzić na mapie świata, Azji szczególnie. 18 miast od jego imienia, Aleksandrię, rozciągają się od Egiptu aż tam na północne krańce granicy Indii. A więc ci królowie dla historii biblijnej nie mają już żadnego znaczenia. Ktoś powie, no tak, ale tam był Artaxerxes III, który wydał dekret. Tak, Artaxerxes I. Tak, wszystko się zgadza, ale o tym była mowa w IX rozdziale. Proroctwo ten szczegół już pomija. Teraz koncentruje się na walkach, tych atakach ludu Bożego, jak to było w starożytności, ukierunkowanych geograficznie, a teraz rozszerzonych na cały świat. Tam było powiedziane również, że królestwo Aleksandra nie będzie
podzielone między jego krewnych, między jego potomków. Tak, Aridajos nawet koronował się jako Filip III, był bratem przyrodnim Aleksandra Wielkiego, ale został zniszczony. Z połaci, które zdobył Aleksander, nie miał nic. Aleksander IV to pośmiertnie urodzony syn Aleksandra z Roxany. Zostaje zabity. Następnie tam jeszcze było innych kilku rywalizujących. Też wszyscy zostali wybici. A więc proroctwo się wypełnia. Grecy będą panować, ale nie potomstwo Aleksandra Macedońskiego. Mamy kolejny ten wykres. Wiersz 4 to walki diadochów. To już było na poprzedniej, przepraszam, tutaj jest, teraz się wyświetlił ten w ramce tekst. Oni tutaj od roku 323 do 301 prowadzą bratobójcze walki i wreszcie dzielą się połaciami Aleksandra Macedońskiego. Południe zajmuje Ptolomeusz i jak najbardziej się mocno osadza. Jest odgrodzony zresztą od innych w pewnym sensie. Seleukos zajmuje cały wschód, aż po granicę Indii. Kassander zachód, aż do Sycylii, na którą kiedyś mówiliśmy o tym, nie mógł wejść, bo już Rzymianie tam byli tak mocno osadzeni, że go nie wpuścili. I Seleukos, który zajął tereny tutaj Azji Mniejszej, północy w stosunku do Palestyny. Ale krótko po tym podziale, który nastąpił w 301 roku, w 297 roku Kassander umiera i po kilku latach, dziesięciu latach Lysymach przejmuje tereny zachodnie, a więc ma północ i ma tereny zachodnie. Seleukos ma trudności pewne z uwagi na te utarczki, które tutaj się dzieją. Także w pewnym momencie nie mógł nawet rezydować na wschodzie ani nigdzie. Schronił się jako jeden z książąt Ptolomeusza. I Biblia to również na to zwraca uwagę. To w tekście zostało zaznaczone. Bo to on później zajmie całą północ i on będzie królem północy. Jeżeli chodzi o te walki, to rozrysowałem kolejno wszystkich panujących, a więc na północy byli Antiochowie i Seleucydzi. Na północy byli tylko Ptolomeusze. I gdy na tronie zasiadała kobieta, to zazwyczaj przyjmowała miano Kleopatry. My znamy z historii, tam z romansu z Cezarem czy z Antoniuszem, tę Kleopatrę znaną, ale tych Kleopat było chyba 9 w sumie. I tak się rozkładają w historii podczas panowania tych królów północy już jako Seleukosa, bo od 280 roku, gdy przejmuje tę władzę Seleukos od Lysymacha, Lysymach też kończy swoje panowanie. Wtedy to wszystko się dzieje. Walka jest między tymi dwoma. O prymat, walka o przywództwo, walka o zajęcie tych terenów tak bardzo pożądanych. Daty nam się tutaj ukazują pewne, na które będziemy zwracać jeszcze później uwagę. Rok 200, kiedy Ptolomeusze nie mogą sobie dać rady z Seleucydami. Wzywają na pomoc Rzymian. 198 rok, kiedy Seleucydzi pod wodzą Antiocha III, to był ojciec Antiocha Epifanesa, Antiocha IV, potężny król, kiedy zawojował do Egiptu, chociaż wycofał się później i zajął Gazę. Gaza do dzisiejszego dnia
jest znaczącą twierdzą na Bliskim Wschodzie. Kto ma Gazę, ten w Palestynie panuje. I o Gazę toczyli boje i Ptolomeusze, i toczyli Seleucydzi już wtedy, ale zawsze to było ze szkodą dla Izraela, bo zawsze cierpieli z uwagi na różne prześladowania. Ten rok 200 jest bardzo znaczący i później, jak zobaczymy, jeszcze w rozwoju wypadków, jakie nastąpiły. Popatrzmy na taki wyrys panowania obcych sił w Palestynie. My niejednokrotnie myślimy, no naród izraelski wyszedł z niewoli babilońskiej, osiedlili się, zaczęli panować, znowu świątynię mieli, znowu państwo mieli, znowu króla mieli. Nie tak. Mieli świątynię, mieli kapłanów, ale nie mieli wodza narodu, nie mieli króla. Aleksander Wielki, bardzo łaskawy dla Żydów, ale jednak dał o sobie znać, że to są tereny do niego należące. Później Diadochowie, przepychając się przez Palestynę, będą panowali w tych 20 latach walki. Później Ptolomeusze od 301 do 198 roku. Od Antiocha III od 198 do 164 Seleucydzi będą okupowali Palestynę. I tu w tej grupie jest Antioch IV Epifanes, który tak bardzo dokuczył narodowi Bożemu. Spenetrował i zbezcześcił świątynię izraelską. Później Machabeusze, to była przepychanka wewnątrznarodowa. Bardzo ciekawa i niesmaczna nieraz. I od 63 roku do 135 roku. Rzymianie, to już legiony rzymskie są. Aż Izraelitów rozpędzają na cztery krańce świata. A więc opanowanie w ziemi, na ziemi walczyli Persowie, Grecy, król z południa, król północy, moc, która odrzuciła przymierze, profanacja niebieskiej świątyni następowała w tym czasie, religijna moc prześladowcza daje o sobie boleśnie znać. Polityka systemu króla północy opisana w wierszach 36-9, końcówka historii i przejęcie panowania przez Boga. Taka jest historia. Od tego miejsca, czyli wiersza 5, inaczej niż w wierszach 3 i 4, gdzie pominięto ważnych królów perskich. W dalszym opisie wydarzeń proroctwo zwracać będzie uwagę na wiele faktów, których trudno szukać w historii, w zapisie historyków, historii powszechnej. Dla historii one nie mają nawet jakiegoś wielkiego znaczenia, ale dla historii ludu Bożego, dla jego wierności, zagrożeń tej wolności mają olbrzymie znaczenie w Starym i w Nowym Testamencie. A więc jak widzimy, Izrael po wyjściu z niewoli babilońskiej praktycznie nigdy nie cieszył się prawdziwą wolnością i niezawisłością. Zawsze był okupowany. I jako naród nigdy już nie miał króla, aż przyszedł prawdziwy król, którego ten naród niestety odrzucił. Ale Izrael według ducha zaakceptował tego króla i Izrael, chociaż niektóre z tego drzewa gałązki zostały odłamane, wypadły, to wszczepiono w ten pień te płonne oliwki, jak to Paweł nazywa, i Izrael cały będzie zbawiony. Tam nie będzie braków. Każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, będzie. A więc Ptolomeusze panowali, to już mieliśmy,
powtarzamy tylko w innych układach. I Rzymianie. Rzymianie rzecz charakterystyczna, że od dawna już, od 160 roku byli proszeni przez Żydów, aby objęli ich protektoratem, tak jak objęli Egipt 40 lat wcześniej. Ale Rzymianie nigdy się nie śpieszyli. Chyba że ich ktoś bardzo usilnie prosił, to robili wielką łaskę. No i gdy już przyszli, to zazwyczaj nie wychodzili. Ten naród nieraz musiał opuszczać swoją ojczyznę, a Rzymianie pozostawali. To jest rys charakterystyczny tej potęgi. A więc po śmierci Aleksandra Macedońskiego te tereny i po tych walkach już Egipt tutaj i całe południowe wybrzeże Morza Śródziemnego to król północy, natomiast tu cały ten zielony kolor to Seleucydzi. I oni będą walczyć między sobą, przechodząc przez lud Boży i przy okazji dając o sobie boleśnie znać. Jeszcze kolejne spojrzenie na tę rzeczywistość. Kasander, Seleukos, Ptolomeusz, Lizymach. Wiersz piąty mówi nam, teraz będziemy mieli opis. Widzieliśmy tę grafikę, a teraz opis. Król południa będzie potężny, lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego i obejmie władzę. Jego władztwo będzie potężne. To jest właśnie ten przypadek, kiedy Seleukos jest księciem Ptolomeusza, bo chroni się przed tymi pozostałymi dwoma diadochami, ale po ich śmierci tutaj odbija się całkowicie od Ptolomeusza i zajmuje całą północ. Ma potężne panowanie. Król południa to Ptolomeusz I Soter. Soter oznacza zbawca. I jego książę to król północy Seleukos I Nikator. Po upływie lat sprzeniewierzą się. Córka króla południa wyruszy do króla północy, aby doprowadzić do ugody. Lecz sprawa pozostanie bez skutku i nie utrzyma się. Ani on, ani jego potomek będzie wydana wraz z tym, który ją sprowadzi, z dzieckiem swoim i małżonkiem swoim. Córka Ptolomeusza II już miała na imię Bernikę, czy Bernice, nie wiem jak to Egipcjanie wypowiadali, w zasadzie Grecy, wychodzi za mąż za Antiocha II, mając już wcześniej swojego syna z poprzedniego małżeństwa, idzie tam z zamiarem, że tym synem, swoim synem, obsadzi tron Ptolomeuszy. Ale Antioch najpierw oddala swoją żonę Laodykę, by poślubić Bernikę, później ją przyjmuje, wypędza Bernikę z jej synem, nie utrzymują się, chociaż Laodyka, ta pierwsza żona z Antiocha II, jest od tej pory niepewna uczuć i tego, czy Antioch II ją przyjął znowu politycznie, czy z miłości i wkrótce potem truje tego swojego męża Antiocha II i swojego syna, którego mianuje jako Seleukosa II, osadza na tym tronie. A więc zobaczmy, jakie trudne życie tych koronowanych głów zawsze było od przeszłości i nadal chyba tak to pozostaje. Kolejni królowie, którzy są tutaj na arenie, to Ptolomeusz II, Filadelfos, Antioch I i Antioch II. Następnie rozwija się kolejna sytuacja, wiersz siódmy. W owych czasach na jego miejsce wyrośnie latorośl z jego korzeni. Na czyje miejsce? Na jego miejsce. Mowa była o Ptolomeuszach, a więc na miejsce Ptolomeusza, brata Bereniki. To już jest Ptolomeusz III,
Oni zwyciężą Seleukosa II, łupem padają świątynie i bóstwa Seleucydów, trofea zabierane do Egiptu i znowu Izrael na tym również cierpi i jest nękany. Nawet ich bogów wraz z lanymi posągami, kosztownymi naczyniami ze srebra i złota zabierze jako łup do Egiptu. Przez wiele lat nie będzie prowadził wojny z królem północy. Względny pokój zdawać by się mogło, ale na tron wstępuje Ptolomeusz III i Seleukos II i on, Seleukos II, przypuszcza kontratak. Ja kolorowałem króla północy, czyli Seleucydów, Seleukosów, Antiochów, kolorem tym fioletowym, a ten ciemnoczerwony to jest król południa. Konsekwentnie i na wykresach te kolory są tak oddawane i tutaj w opisie tekstowym też. Jego syn, czyli syn z Seleukosa jako Antioch III, już wcześniej ze swoim bratem gromadzili wojsko i żeby zaatakować Ptolomeuszy, teraz ten Antioch III przejmuje te wszystkie twierdze, które należą do Ptolomeuszy. Główna twierdza to jest Rafia koło Gazy, o czym wcześniej mówiłem. I od tej pory już Ptolomeusze będą tam panowali, Antioch III, później Antioch IV, aż go Rzymianie ograniczą, o czym za chwilę będzie. A więc historia tu opisana trąca o królów takich jak Ptolomeusz III, Seleukos II i jego dwóch synów, Seleukos III i Antioch III. Kolejno po sobie panowali. Wtedy król południa będzie rozdrażniony, no bo utracił twierdzę, utracił Rafię koło Gazy. Wyruszy i będzie walczył z nim, to jest z królem północy. Ten wystawi wprawdzie liczne wojsko, ale wojsko to wpadnie w jego ręce. Kolory nam już mówią, że wojsko króla północy wpadnie w ręce króla południa. Wojsko będzie zniszczone. Jego serce będzie wyniosłe, a więc serce tego, kto zniszczył to wojsko północne. Choć pokona wiele tysięcy, jednak nie okaże się mocnym. Ptolomeusz zwyciężył, ale nie wykorzystał szansy. Nie utrzymał zdobyczy po tych podbojach. Król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie wielu lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem. Walki Ptolomeusza IV z Antiochem III, tym Magnusem Wielkim. I błędem Ptolomeusza była próba wejścia do świątyni w Jerozolimie. A więc jeżeli mówimy, że do świątyni w Jerozolimie i na tę świątynię, a tak przypuszczał Antioch Epifanes, to wcześniej jeszcze Ptolomeusz IV, on starał się wtargnąć i ograbić świątynię w Jerozolimie. Świątynia była bogata. Świątynia gromadziła największe bogactwa Izraela. Ale to mu się nie opłaciło, bo doprowadziło do buntu Żydów i wielu zamieszek. Żydzi nie tylko byli w Palestynie. Żydzi od czasów niewoli babilońskiej, a w zasadzie czasu, kiedy gdy nie zostali jeszcze zabrani do Babilonu, uciekli do Egiptu. Jeremiasza wtedy z sobą zabrali. Osiedlili się na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego wokół Aleksandrii, ale też i w górnym Egipcie, na wyspie Elefantyny, już chciałem ogłosić ją świętą, na wyspie Elefantyny archeologowie znaleźli pozostałości świątyni żydowskiej, którą Żydzi wybudowali, bo wiedzieli, że nie ma świątyni w Jerozolimie, a więc chcieli ją mieć tam, gdzie byli. Tam na wyspie Elefantyny archeologowie znaleźli również i zwoje Ezdrasza, a więc
Żydzi w Egipcie naprawdę bardzo znaczącą rolę odgrywali. Król północy znowu wystawi jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej. Po upływie lat wyruszy z wielkim wojskiem, z potężnym taborem, ale teraz się scena zupełnie będzie zmieniała. A więc dalej to są walki i zmagania między Ptolomeuszem IV a Antiochem III, ale wtedy, jak wiersz 14 mówi nam, ten silny atak i napór Antiocha III na małoletniego Ptolomeusza V. Ptolomeusz V miał 5 lat, gdy go osadzono na tronie w Egipcie. A więc rzecz oczywista, że nie Ptolomeusz panował, tylko doradcy panowali, kapłani panowali. Tak jak to zresztą w Egipcie bywało i przedtem, i potem. W Aleksandrii Żydzi pod wodzą Agatoklesa wzniecili powstanie. On jednak został zamordowany. Tam wiersz 14 do 16, zresztą może przejdźmy do tego tekstu, który nam mówi, że Ptolomeusz w czasach owych powstanie przeciwko królowi południa wielu, powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie, lecz potkną się. A więc ta walka była tak straszna i tak sroga. Król był słaby w Egipcie, ten piąty, który nastał. Wobec tego Antioch III przypuszczał atak za atakiem, zdobywał nowe przyczółki. W Aleksandrii, w Egipcie powstanie Żydów, ale co jeszcze więcej, Żydzi w Palestynie postanowili w tym czasie odzyskać wreszcie niepodległość własną. I tu jest powiedziane tak, w owych czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa, powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by wypełnić widzenie i potkną się. Jacy to gwałtownicy mieli powstać spośród ludu Bożego, aby wypełnić widzenie? Jakie widzenie? Na czym mieli się potknąć? Kolejnych królów mamy tutaj przed sobą. Do Rzym wysyła Lepidusa w 200 roku. To jest zagęszczenie tych wszystkich wydarzeń. Lepidus zakazał Antiochowi III, Seleucydowi, atakować Ptolomeuszy. Antioch był potężny, ale musiał ustąpić. Wtedy stracił swojego syna Epifanesa, który zakładnikiem został zabrany do Rzymu. Dlatego później Antioch Epifanes panicznie bał się Rzymu i chodził bardzo wyprostowany przed Rzymianami. Mówiliśmy już o tym, co było pod Aleksandrią, gdy chciał zdobyć to miasto. Wiedział, co znaczą Rzymianie. Przeciwnicy Egiptu to Antioch III, Filip V, Agatokles, ten, który stanął na czele powstania żydowskiego, a gwałtownicy pośród twojego ludu, kto to jest? Powstaje i Rzym, który w przyszłości będzie niszczył lud Boży, ten właśnie Lepidus, który tam zajął tereny Ptolomeuszy, rzekomy protektorat, ale w zasadzie tak rozpoczynało się tam panowanie Rzymu. Antioch IV Epifanes, który sprofanował świątynię w latach 167-64, a ci gwałtownicy, którzy chcieli wypełnić jakieś widzenie, to Tobiadzi w tym samym czasie, ugrupowanie żydowskie, które dążyło na tle religijnych przebudzeń i mesjanistycznych tych wizji do wyzwolenia się spod władzy Ptolomeuszy i Seleucydów. Ptolomeusze utracili panowanie w 198 roku, ale Seleucydzi utwierdzili. Wobec tego
ta walka się tutaj toczy. Jaką wizję chcieli spełnić? Oni mieli wizję Mesjasza. To jest ten czas, kiedy w narodzie żydowskim ruchy mesjanistyczne są bardzo ożywione. Chrystus kiedyś nawiązał, to chyba w 10 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie mówi o sobie jako dobrym pasterzu i mówi, ile ichkolwiek przedtem było, to byli fałszywi pasterze. To byli złodzieje i zbójcy. Między innymi byli Tobiadzi. Później Machabeusze starali się również tę myśl podtrzymywać jakoś w narodzie. Później ta myśl prawie że zaniknęła i pojawił się prawdziwy Mesjasz, którym wzgardzili. Potem wyruszy król północy, a więc Seleucydzi, usypie wał, zdobędzie miasto obronne. Znowu ta mowa o Rafi koło Gazy. A siły z południa nie ostoją się, ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu. Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, kto to jest ten, co wyprawi się przeciwko niemu? To zróżnicowanie kolorowe jest małe, ale to nie są Egipcjanie, to znaczy to nie są Ptolomeusze. Bo siły z południa nie mogły stawić oporu królowi z północy. Ale ktoś, kto się wyprawił przeciwko niemu, czyli temu królu z południa, z północy, ten będzie robił, co będzie chciał. Nikt nie stawi mu oporu. On też stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Kto to był? Rzym, który ograniczył Antiocha IV Epifanesa i Antioch musiał się wycofać z Egiptu. Ograniczył wcześniej jego ojca, ale to trwało i Antioch IV myślał, że to, co ojcu się nie udało, to jemu się uda. Ale gdy usłyszał to polecenie Senatu, że musi się wycofać i gdy został obrysowany laską wysłańca Senatu na piasku, że zanim wyjdzie z tego kręgu, musi dać odpowiedź, zgodził się na wszystko i przystał na wszystkie warunki. Po raz pierwszy, tu w 16 wierszu, mamy Rzym, który wchodzi. Już jest tutaj w Egipcie, ale teraz wchodzi już na północ. Niedługo Rzym będzie panował i w Egipcie, i na północy. I zobaczymy, jaki będzie tego finał. Dotarł też do Palestyny. Tam dokonuje zniszczenia. Jest to tekst 16, który mówi o pierwszej podmianie króla północy. Do tej pory to byli Seleucydzi. Mówiąc od czasów diadochów, którzy się ukonstytuowali. Teraz już nie Seleucydzi będą królem północy. Będzie inna potęga, która będzie tolerowała Boga Izraela. Jesteśmy jeszcze w Starym Testamencie, pamiętajmy. Nie będzie walczyła z tą religią, ale będzie starała się ograniczać władzę i wolność tego ludu. Pod pozorem protektoratu będzie ten lud starotestamentowy niszczyć, aż go zniszczy ostatecznie. A więc popatrzmy, król północy i południa to już nie tylko ci, którzy są tam na północy czy na południu. I od tej pory król północy to będzie Rzym polityczny, który będzie już i na południu, i na północy. I aczkolwiek będą jeszcze walki, bo te plemiona jeszcze będą istnieć aż do 30 roku przed naszą erą. To już wiadomo, kto panuje na całym terenie, który kiedyś zdobył Aleksander Macedoński. Będziemy kontynuowali to, co zapisane jest w 11 rozdziale. Zatytułowałem to spotkanie
skłóceni ze sobą królowie północy i południa w walce z ludem Boga. Bo to jest cel i zasada istnienia króla północy i południa. Oni walczą różnymi metodami, ale walczą z ludem Boga. I nie dziwmy się, że nie będziemy mieli wojen światowych, bo ani pierwsza, ani druga, ani gdyby istniała trzecia, ani zmagania w Afryce, ani te na Dalekim Wschodzie, ani Wietnam, ani Irak, ani Iran, ani Afganistan nie mają nic wspólnego z planem zbawienia, o który toczy się wielki bój. 11 rozdział koncentruje się na wydarzeniach, które mają jakiś wpływ, jakieś znamie, jakieś piętno wyciskają na wierności lub niewierności ludu Bożego. Pomodlimy się. Nasz drogi Boże i Panie, chcemy Ci podziękować za wszystko, co dla nas czynisz i czynił będziesz. Niech Twoja dobroć, łaska i błogosławieństwo będą zawsze z nami. Daj, abyśmy rozumieli Twoje słowo, Twoje przesłanie. Abyśmy zrozumieli, że my, żyjący w czasie końca, powinniśmy ze zrozumieniem i szczególną uwagą czytać proroctwa zapisane w Starym Testamencie. Bo krzyż Kalwarii wszystko zmienił. Bo odrzucenie Ciebie przez naród wybrany spowodowało, że Ty znalazłeś inny sposób na ewangelizację tego świata. I tą ewangelizacją będą objęte nie tylko narody pogańskie, nie tylko narody chrześcijańskie, ale i Twój starotestamentowy lud Izrael. Oni również potrzebują prawdy o Twojej miłości, o jedynym wybawieniu w krwi Jezusa Chrystusa. Prowadź nas i błogosław na resztę dnia dzisiejszego. Daj nam dobry nocny odpoczynek, a równo jutro rano sprowadź nas znowu na to miejsce. Oto w imieniu Pana Jezusa proszę. Amen.